Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Trenerze, ja bym chciał omówić sytuację Kamila Stocha z tej jedynej serii konkursowej, bo przed nim Yukiya to Bula, Robert Johansson podobnie. No i przy Kamilu to się zaczęło gdzieś powoli odkręcać, ale chyba nie na tyle, na ile pokazały protokoły. No, na pewno nie, bo co wiem, też jest opóźnienie 5 sekund i na pewno minus 0,7 za to, co miał. No. No, ciężko coś mówić, bo po Kamilu już było dobrze i właśnie policzyło mu z tym opóźnieniem to, co już chyba szło od dolu, ale na Buli nie była szansa. Bardzo trudna sytuacja, prawda? No bo z jednej strony to brzmi jak wymówka trochę przed kibicem, że warunki, no ale kiedy tu jesteśmy, widzimy, co się dzieje, to czasami no nie ma siły. Zwyczajnie pytanie, jaki był ten skok Kamila sam w sobie? Kamil sam powiedział, że mu się wydawało fajnie, ale i tak było. Skok był teraz powtarzalny. Z tych skoków i widzimy, że Kamil jest w stanie jeden skok wygrać. Później jest z dziesiątce. Wymówka u Kamila na pewno w tym skoku jest, bo też tego nie chce robić, ale po prostu tak było. Kuba Wolny, to jest naprawdę przeskok bardzo duży, bo trener podkreśla, że trzeba cierpliwie, krok po kroku, tutaj się nie da z dnia na dzień wszystkiego zmienić, ale tutaj się naprawdę dało 3 równe dobre skoki. No tak, bo wczoraj już się Kuba czuł lepiej w pozycji, ale jeszcze brakowało kawaleczek i widzicie, jak szybko idzie w skokach. To co właśnie poszedł do przodu Kuba dziś i 3 skoki powtarzalne, no to wiadomo, że nie był przypadek. A w drugą stronę widzicie u Dawida, jak szybko się závodník po prostu skáče. Což i v časem trudno z tego vyšel, ale v teraz skočňa vyšle. David chyba nie lubi tom skočňa, ale skáče na něj dobře. I v będziemy měli možlivost tréninku i David na pewno będzie potřeboval. W sobotę drużynówka pierwsza w sezonie, no i wystartujemy po Rosji, a przed Szwajcarią. Tak to niestety wygląda w Pucharze Narodów. Tak szczerze, jest trener zmęczony tym wyjazdem, bo co dzień to wyzwanie, co dzień to nowy problem i pewnie nie było czasu, żeby jakoś tutaj rytm dobry złapać. Tak, szczerze powiem, że no zmęczy to, bo my mamy być gdzie indziej. Wiedzą to wszyscy, ale czasem tak sportu jest. My będziemy robić dalej wszystko, bo zawsze mam taki sztab, takie ludzi, jeżeli nie idzie, to pracujemy jeszcze więcej i powiem, bo zawodnicy wiedzą, że my się będziemy starali i na pewno nie się podawać. Pamiętam, kiedy było super, kiedy było dobrze, turniej 4 skoczni na przykład, to trener mówił, że tak nie będzie zawsze, to jest teraz fajnie, jest super. No i jesteśmy teraz na drugim biegunie właśnie. Też myślałem, że zawsze tak nie będzie, ale szczerze mówiąc nie czekałem, że będzie tak źle. Taka jest prawda. Trzeba sobie popatrzyć tej prawdzie do oczu, bo inaczej z tego nie da się wyjść i my będziemy robić dalej wszystko, co będziemy mogli. Zapytam o plan jeszcze, jak wracacie, jak polscy skoczkowie wracają do domów, no bo trener do Czech musi dojechać, i jak potem plan na przyszły tydzień przed Wisłą? Standardowo to co mamy, poniedziałek wolny, we wtorek będziemy mieli test trening i w środę byśmy chcieli skoczyć.